Siemanko, z tej strony Mateusz za programu Życie Pale. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii z Gita. Dziś zajmiemy się poleceniem, które jest dość mało popularne w gicie, a służy do tworzenia archiwum. Jednym poleceniem możemy stworzyć zipa czy tara, w którym znajdą się pliki z naszym projektem. Zapraszam. Partnerami kanału są Just Join IT, najpopularniejszy portal pracy dla branży IT w Polsce. Gaminate Suplement poprawiający poziom koncentracji, skupienia oraz energii. W poprzednim odcinku z tej serii tłumaczyłem ideę aliasów. Pokazywałem w jaki sposób możemy nadawać własne nazwy na istniejące komendy w Gitie, jak możemy ułatwić sobie dzięki nim pracę. Tutaj mamy przykład przypisania st, które jest odpowiednikiem status i w momencie kiedy wpiszemy sobie git st to widzimy, że pojawił nam się status naszego, naszego projektu. Więcej szczegółów znajdziecie w filmie, który pokazał się teraz tutaj nade mną, a my przejdziemy do głównego tematu tego odcinka. Pierwotnie planowałem na dzisiaj wypuszczenie animacji, ale z racji tego, że pochłaniają i potrzebują one sporo czasu, żeby przygotować je yy, i nagrać dźwięk, zanimować wszystko i tak dalej, yy, no niestety nie wyrobiłem się z tym tematem, więc jest dzisiaj jeszcze jeden odcinek z Gita, a w przyszłym tygodniu mam na nadzieję, że uda się wypuścić planowaną y, animację. Dzisiaj zajmiemy się tak jak już mówiłem we wstępie, komendą, która jest dość mało popularna, a jest związana z pakowaniem projektu do archiwum. Moglibyście zacząć się zastanawiać po co? Po co korzystać z rozwiązania, które dostarcza nam Git, jak możemy skorzystać na przykład z 7zipa, wziąć cały projekt i go po prostu spakować. Chodzi o ułatwienie sobie życia. W momencie kiedy korzystamy z polecenia gitowego, automatycznie wszystkie pliki związane z gitem, wszystkie metadane związane z repozytorium są jakby usuwane z tego z tej paczki zzipowanej one nie wchodzą w skład tej paczki, tego zipa czy tego tara, i dzięki temu dostajemy taką czystą wersję projektu. Oprócz tego, bardzo fajną opcją jest też to, że pliki i katalogi, które mamy zawarte w Gidignorze, one również nie będą wchodziły w skład tej paczki, tego archiwum. I moglibyście się też zastanawiać, po co w ogóle tworzyć zipa z takiego projektu, skoro mamy dostęp do repozytorium. Jednym z takich przykładów może być po prostu wrzucenie. Tego na jakiś cold storage, czy w, jako taki backup, czy kopię zapasową. Często w projektach komercyjnych jest tak, że w momencie zakończenia projektu tworzy się właśnie taką kopię, nagrywa się na jakiś nośnik, czy to jest pendrive, czy to jest jakaś płyta, i daje się to do depozytu, na przykład do jakiegoś banku, do jakiejś skrytki, gdzie to jest przetrzymywane. Są to często umowy i w zasadzie warunki zawarte w kontraktach między firmami, a jest to takie zabezpieczenie na przykład gdyby współpraca między firmą, która dostarczała dany soft, a klientem została zerwana, klient musi mieć dostęp do source code'u, żeby móc dalej pracować nad, nad systemem, żeby móc go rozwijać utrzymywać, łatać błędy, musi znaleźć po prostu nową firmę, która się tym zajmie, nową firmę, której przekaże te zdeponowane Kody. Oczywiście są różne sytuacje, to jest tylko przykład. Tak, żeby nakreślić i dać jakiś pogląd na całą tutaj sytuację. My sobie takiego zipa dzisiaj tutaj stworzymy. Pokażę Wam, jak, jakie są tutaj opcje, jak możemy coś takiego przeprowadzić. Ja do tej pory spotkałem się z dwiema wersjami tego polecenia, i obie mam zamiar tutaj zaprezentować. Najpierw wpisujemy sobie git archive. I podajemy sobie tutaj z którego miejsca chcemy utworzyć, czy z jakiej wersji chcemy utworzyć to archiwum. To też jest fajne. Możemy sobie wpisać HEAD, możemy wpisać identyfikator komit'a, możemy wpisać, na przykład tak. I w zależności od tego, co wpiszemy i co reprezentuje dany ten identyfikator, taką wersję projektu spakujemy. Oprócz tego y, wpisujemy sobie pipe, y, wpisujemy sobie polecenie gzip i y, przekazujemy strumień do pliku. Ja przekażę ten strumień do pliku, który, który zostanie utworzony y, w katalogu wyżej. Ja jestem już tutaj przygotowany na ten plik, także on się tutaj za chwilkę powinien pojawić. I wpisujemy sobie na przykład testing.gh. I na razie zrobimy tar gz Dokładnie. Klikam sobie Enter, widzimy, że polecenie zostało wykonane i mamy tutaj plik. Pokazał nam się, ja spróbuję go otworzyć na przykład Seven, seven zipem żebyśmy mogli zerknąć do jego środka. I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Nie mamy tutaj pliku, już tutaj zrobimy sobie ls, żeby można było to żeby można było to sobie porównać. Widzimy, że mamy po pierwsze tutaj katalog git, katalog IDEA związany z IDE. Ich tutaj brakuje, ich tutaj nie ma. Co więcej mamy katalog LOGS w samym projekcie, a również tego tutaj nie widzimy. Tak jak mówiłem, na podstawie pliku .gitignore jest robiona lista plików i katalogów, które powinny zostać wykluczone z tego zipa i dzięki temu one są później pomijane i mamy taką czystą wersję. No dobrze. Widzimy, że udało się stworzyć archiwum z naszego projektu, ale wspominałem, że możemy używać na przykład tagów albo identyfikatorów, identyfikatorów commitów. Spróbujmy sobie wykonać jeszcze raz to polecenie. Ja sobie to tutaj zamknę i zamiast head wpiszę sobie na przykład. Yy, taga, którego utworzyłem w jednym z poprzednich odcinków. To było WII 0100. Klikam sobie Enter. Widzę, że zostało to utworzone. Może troszkę niefortunnie usuniemy i utworzę jeszcze raz, żeby mieć pewność, że, yy, że to jest to. I teraz, tak. Jeżeli sobie wejdę jeszcze raz w tego, yy, w tego taras, spróbujemy otworzyć to, to archiwum. Dokładnie tak. To widzimy, że tutaj w momencie tworzenia archiwum z head z najaktualniejszej wersji projektu mieliśmy cztery pliki test.txt. Tutaj w tej wersji, którą reprezentuje tak v0.10.0, mamy tylko dwa pliki test.txt, czyli to, że możemy wybierać sobie wersję, którą pakujemy, jak najbardziej działa. W przypadku wybrania konkretnego komita działa to analogicznie do tego, co było tutaj, czyli podajemy ten identyfikator i reszta polecenia wygląda bardzo podobnie. Wspominałem już o tym, że spotkałem się z dwiema wersjami tego polecenia. Tym razem spróbujemy sobie troszeczkę to przerobić i zamiast korzystać z pipe y i przekazywania strumienia, skorzystamy z parametru, który dostarcza nam samo. O polecenie z GITA. Usuwam to i dokładam parametr O jako output. To będzie oznaczało, że ten output będzie w tym, w tym pliku, który tutaj zdefiniuję w tej ścieżce. Wersję stąd usuwam, a przekażę ją sobie na końcu. I nie będzie to na podstawie taga, tylko zrobimy to z HEDA. Klikam Enter. Widzimy, że polecenie przeszło i również mam utworzone archiwum. Mogę je sobie otworzyć. I widzimy, że wszystko jest dokładnie tak samo jak poprzednio. E, oprócz tego, że możemy zrobić tara, możemy zrobić zipa. E, usuwam sobie tylko ten format, to rozszerzenie z nazwy pliku. Klikam zip i widzimy, że utworzyło się odpowiednie archiwum. Jeżeli sobie tutaj do niego wejdziemy, to widzimy, że wszystko jest 1 do 1. Oprócz tego, że mamy dostępny ten parametr o. E, Tutaj oznaczający output, i możemy wskazać, z której wersji jest tworzony ten to, to archiwum, możemy dodać coś takiego jak prefiks. Dzięki temu nadamy stałą nazwę, która będzie dokładana. Do każdego pliku w tworzonym archiwum, albo możemy utworzyć, na przykład, katalog, do którego zostaną wszystkie te pliki, w którym zostaną wszystkie pliki umieszczone. Zrobimy sobie test i dodajemy tutaj slasha. Klikam Enter i zobaczmy, co nam teraz z tego wyjdzie. Widzimy, że mamy katalog test, dzięki temu, że udało się ten prefiks dorzucić, a wszystkie pliki są umieszczone w nim. Jeżeli nie dodalibyśmy tego slasha na końcu, to będzie potraktowane jako string, który będzie dołożony do każdego pliku i katalogu znajdującego się w, w tworzonym archiwum. Czyli jeżeli sobie teraz to kliknę, przepuszczę to, to widzimy, że mamy dopisek test do każdego pliku znajdującego się w archiwum. I na końcu jest jeszcze jedna taka fajna opcja, którą warto pokazać. Stąd sobie wyskoczę, usunę sobie te, te dwa pliki, i teraz tak możemy sobie ten prefix teraz usunąć, bo nie będzie on potrzebny. Tworzymy sobie archiwum z wersji head, ale możemy w ramach tego wskazać, w ramach tego polecenia możemy wskazać. Konkretny plik lub katalog, który chcemy, żeby znalazł się w archiwum. Ja mam tam katalog CSS i spróbujemy sobie dorzucić czy stworzyć archiwum tylko z tego katalogu. Klikam Enter i zobaczmy, jak to wygląda. Widzimy, że tylko rzeczywiście CSS nam się tutaj zarchiwizował. Pozostałe pliki zostały bez zmian. Jeżeli dodam sobie tutaj teraz spację, to mogę podać kolejny plik, który chciałbym, żeby znalazł się w, w ramach tego, tej paczki. Klikam Enter, nadpisało się i widzimy, że mamy Gidignora jako plik i mamy katalog CSS. I to by było tyle. Tak jak w poprzednim odcinku, szybko, prosto i przyjemnie, z samego polecenia Git Archive korzysta się dość rzadko. Ja osobiście używałem go dwa, może trzy razy, właśnie w momencie, kiedy przerzucaliśmy ten kod źródłowy na taką kopię zapasową, która jest offline, żeby mieć takie zabezpieczenie przed utratą całego. Projektu. Pamiętajcie, żeby dołączać na serwer Discorda do jednej z największych polskich społeczności IT. E, oprócz tego jest grupa e, dedykowana dla Gita, GitHuba, Bitbucketa, wszystkiego co związanego z Gitem na Facebooku. E, zostawiajcie lajki, like, zostawiajcie subskrypcje i komentarze. E, dawajcie znać, czego jeszcze wam brakuje z serii z Gita. Ja to wszystko zapisuję i e, z biegiem czasu będą się pojawiać odcinki uzupełniające. Trzymajcie się, na razie, cześć!